Dzień dobry, nazywam się Olga Bołądź. Czytam dla Państwa przewodnik o Polesiu. Nazywa się Polesie. Autorem jest pan Osendowski. Jest to bardzo oldschoolowy przewodnik po tym przepięknym terenie Polski, które sama osobiście bardzo sobie upodobałam. Autor w sposób bardzo staroświecki opisuje coś, czego już nie ma i nigdy nie będzie. Opisuje wspaniałą przyrodę, faunę i florę Polesia, niezmierzone lasy, pokazuje pierwsze osady Poleszuków. Opowiada o tym, jak polowali na zwierzęta, sprawiali, że tych zwierząt w puszczach było coraz mniej. Opisuje ten lud jako żyjący w bardzo trudnych warunkach, dlatego że Polesie to też kraina bagien, torfowisk. Autor ma pewien stosunek do Poleszuków. Nie powiem tego, bo strasznie źle opisuje tego Poleszuka. Natomiast przeczytacie o tym sami. Tu jest taka masa słów obco brzmiących i trudnych, których już nie używamy, że na pewno łatwiej zmierzyć się z tym poprzez audiobooka, dlatego że to ja sobie łamię język, a Państwo mogą tego posłuchać i zamknąć oczy i zobaczyć, jak kiedyś wyglądała Polska, jak kiedyś wyglądało Polesie i potem wrócić do tych miejsc na Polesiu i zobaczyć, jak one wyglądają teraz. Moim zdaniem coś z tej dzikości pozostało w Polesiu i co ja sobie osobiście cenię, czyli spokój, mało turystów, mało dostępne miejsca, czyste jeziora i czysta przyroda.